Dzisiaj brodaci niczym kolonizatorzy w Ameryce Północnej. Witamy w kolejnym odcinku Cieni Przyszłości, a właściwie to... Cieni z przyszłości. Z przyszłości. Dlaczego? No, dzisiaj powiemy trochę sobie o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, o obecnych wyborach i o tym, jakie mogą być konsekwencje tego, co się obecnie dzieje. To jest. Więc mamy dwóch kandydatów, Donalda Trumpa i Hillary Clinton, którzy walczą o fotel prezydencki w Stanach Zjednoczonych. Warto powiedzieć, że Hillary jest pierwszą kobietą, która się ubiega o ten fotel, o ten tytuł, nie? Hillary reprezentuje demokratów, Donald reprezentuje republikan, ale wszystko po kolei. Najpierw Stany w proroctwach. Tak, bo dlaczego jest to w ogóle istotne? Dlaczego poruszamy taką kwestię w sumie polityczną w kanale, który mówi o proroctwach Pisma Świętego, nie? Musi być jakiś związek. Musi być związek. Otóż Stany odgrywają bardzo dużą rolę w objawieniu. I to co, Michał, przeczytasz parę wersetów? Tak jest. Najpierw będzie objawienie 13:1. 13 rozdział, pierwszy wiersz. I widziałem bestię występującą z morza, mającą 7 głów i rogów 10, a na rogach jej było 10 koron, a na głowach jej imię bluźnierstwa. Tak. Nie będziemy wchodzić w szczegóły teraz. Jest odcinek, który nagrałem parę lat temu, już 4 lata temu, kawał czasu temu, odnośnie tego, co to oznacza. Warto zobaczyć sobie. Odcinek nazywa się Bluźnierczy róg. Oprócz tego ogólnie też o Stanach jest odcinek Stany Zjednoczone w proroctwie. Nie? Tak, na naszym kanale, tak. Tak, ogólnie to symbolizuje potęgę rzymską. Bestia oznacza państwo, a ta bestia tutaj jest tą inną trochę, jest jakby zlepkiem tych wszystkich państw, które były od początku Babilonu aż do teraz. I ona symbolizuje Rzym. Mhm. No i mamy 11-12 wiersz. Tak, i teraz właśnie w tym kontekście, żeby wiedzieć o czym jest mowa w 11 i 12 wersecie, to 11 i 12 jakbyśmy przeczytać. Zatem widziałem drugą bestię występującą z ziemi, a miała dwa rogi podobne barankowym, ale mówiła jako smok. A wszystkie jej mocy pierwszej onej bestii dokazuje przed twarzą jej i czyni, że ziemia i mieszkający na niej kłaniają się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uzdrowiona. No okej, więc co przeczytaliśmy, że jest inna bestia, czyli inne państwo, które powstaje, które ma rogi podobne do baranich, czyli baranek, która jest symbolem na Jezusa, czyli z zewnątrz wygląda jakby Jezus, ale mówi jak diabeł. Ważne jest też to, że powstaje z ziemi, czyli z miejsca pustego. Tak, ponieważ wody, jak zgodnie z 17 rozdziałem objawienia, jeden z ostatnich wersetów mówi tak, że wody, które widziałeś, to tłumy, ludy, narody i języki. Tak. A tutaj mamy miejsce pustynne, miejsce, gdzie nie ma wody. Czyli miejsce, w którym nie ma za bardzo ludzi. Mhm. To jest niezaludnione. Tak. Co? Jeszcze ciekawa sprawa jest wcześniej. Wcześniej czytamy, co się dzieje. Jest tam mowa o pewnym okresie 1260 lat i to się dzieje po tym okresie. Odnośnie tego okresu również jest mowa, bo mówię w odcinku Bluźnierczy róg. Czyli na dobrą sprawę mamy tutaj datę, mniej więcej czas określony i powstania pewnego państwa i mniej więcej jego charakter. Mhm. Nie chcemy w sumie też do końca powtarzać tych odcinków, nie, które są już nagrane. Tylko przypomnieć, tak. Jeśli akurat nie jesteś zaznajomiony z proroctwami, to po prostu pokazać ci, o co mniej więcej chodzi, nie? No dobra. Tak. I teraz Stany Zjednoczone powstały jako kraj, który był taką ucieczką protestantów przed katolicyzmem. Stąd się między innymi wzięła potęga Stanów Zjednoczonych, bo najlepsi, najzdolniejsi ludzie, którzy byli prześladowani, nie? Uciekli właśnie na nowy kontynent, do nowego świata. I gdzie nie było ciemnoty średniowiecza. Jakby nie patrzeć, to w średniowieczu zacofanie było olbrzymie. Było to cofnięcie się wstecz. Przykładowo to, do czego doszła, nie wiem, kultura właśnie Rzymian, a później, jak wyglądało średniowiecze, to było to po prostu cofnięcie się wstecz. A tam ludzie nie byli zniewoleni tymi wierzeniami w Stanach Zjednoczonych, więc mogli normalnie funkcjonować. No dobra. No myśleć samodzielnie. Takie potężne państwo rozrosło się, wiadomo, nie? Teraz wiadomo. I czy ono może upaść w jakikolwiek sposób? No właśnie, ja tak sobie myślę, bo zwróć uwagę, że dlaczego Stany zrobiły się taką potęgą?
No właśnie dlatego, że ludzie myśleli samodzielnie i ludzie po prostu byli, no, światli. Ludzie byli światli i myśleli samodzielnie. Nie myśleli tak jak im kazał Kościół, tak jak im król kazał, tylko samodzielnie. Każdy mógł, każdy był w sumie panem swojego tam, powiedzmy, okręgu, podwórka. No. Tak, dokładnie. Do tej pory to jest, gdzie jest ten Second Amendment, tak, który mówi w Stanach, że obywatele Ameryki mogą posiadać broń. Tak. Na przykład, nie? No bo on jest panem u siebie. On nie potrzebuje władzy nad sobą, która go decyduje, co on może zrobić u siebie. On potrafi myśleć samodzielnie. I teraz na bazie tego Stany zostały zbudowane, jako mając konstytucję bardzo przesiąkniętą Biblią i Bogiem. Tak, odwołania do Pisma Świętego. Tak. Do Biblii. Jako tak. Oczywiście zakładając wolność wyznania, ale zakładając to, że Pan Bóg jest tym, który rządzi i sądzi ludzi. W opisie poprzedniego odcinka tam napisaliśmy między innymi o tym, że w jednym z kolejnych odcinków poruszymy tematy związane ze Stanami, ale też z kryzysem imigracyjnym, nie? Z uchodźcami jako takimi. To wszystko, co się dzieje u nas w Europie, czemu między innymi w Stanach chce zapobiec Donald Trump, nie? Co się dzieje u nas w Europie, to wszystko wydaje się, jakby komuś było na rękę, że tak się dzieje, tak. Nie? Jak się dzieje, że uchodźcy zalewają wręcz Europę, prawda? I zawsze są nawoływania do tego, żeby ich przyjmować. Oczywiście nawoływania z góry. To, co mówią szeregowi mieszkańcy, obywatele, jest nieważne, nie? No, tak. Tak. Komu zależy na tym, żeby uchodźców przyjmować? Kto nawołuje do ich przyjmowania? No i to jest właśnie ciekawe, bo tu należy to w tym kontekście rozważyć, że to drugie zwierzę, to zwierzę, czyli Stany Zjednoczone, wykonują wszelką władzę pierwszego zwierzęcia. Tak. A pierwsze zwierzę, jak powiedzieliśmy, jest to Rzym, tak? Rzym, czy cesarski, czy papieski obecnie. Tak. Czyli Stany, które powstały właśnie dlatego, że uciekły przed Rzymem, obecnie wykonują jego władzę. Tak mówi Apokalipsa. Tak mówi Apokalipsa. I teraz tego nie widać normalnie, tak gołym okiem. To trzeba dopiero zobaczyć, co się dzieje i jakie są konsekwencje. Przykładowo, co się dzieje z uchodźcami, tak? Kto najbardziej nawołuje, czy najbardziej ciężko powiedzieć, bo Rzym nigdy nie robi niczego, czy nie, że nigdy, nie robią rzeczy bezpośrednio. Rzym ma jedną z najlepiej rozwiniętych w sumie wywiadów, nie? Dobrze jest się posługiwać innymi ludźmi, nie? Tak, dobrze tak. Jest wykonywać zwłaszcza niezbyt czystą pracę cudzymi rękoma. Dokładnie. No, tutaj niewielu wie, ale masonerię założył jezuita. To jest coś, co w sumie niewielu sobie zdaje z tego sprawę, ale tak jest. Później Kościół katolicki oczywiście się tego wyparł, ale no nie wiem, jak myślicie, czy nie zostawili tam swoich macek, żeby kontrolować daną społeczność? Oczywiście nie mogli oficjalnie brać udział w tym. Oficjalnie nie mogli tego zrobić, ale skoro oni to założyli, no to jest to zastanawiające, nie? A obecnie odnośnie uchodźców to jest zastanawiające, bo to, co się dzieje, można byłoby zupełnie inaczej rozwiązać. Oczywiście jest konflikt w Syrii i należy go jakoś trzeba pomóc tym ludziom, ale czy to, co do czego my dopuściliśmy w Europie i w ogóle jest jakąkolwiek sensownym rozwiązaniem? Nie wydaje mi się. Można byłoby przykładowo dofinansować naprawdę dobrze Libię. Można byłoby. I tam stworzyć te obozy dla uchodźców i tam tym ludziom zapewnić świetny byt, żeby w razie czego od razu do kraju sąsiedniego mogli sobie wrócić do swojej ukochanej ziemi. Ale co mają uchodźcy w Europie, ten kryzys imigracyjny do Stanów Zjednoczonych? Po pierwsze, to mają to, co Szymon przed chwilą powiedział, że drugie zwierzę wykonuje władzę pierwszego, a po drugie, zauważ, że Donald Trump, sorry, ale udzieliło mi się od Mariusza Maxa Kolonko ten sposób jego wysławiania się, więc Donald Trump, on jest przeciw imigrantom, nie? Jest przeciw temu, żeby wpuszczać wszystkich do Stanów Zjednoczonych.
Tak po prostu nie patrząc, tak jak się to dzieje w Europie. Tak jak nie? się to dzieje w Europie. Nie sprawdzając, nie patrząc, specjalnie jakoś bardziej, nie? I to trochę może nie pasować, prawda? Że że on się sprzeciwia temu, żeby wpuszczać bezrefleksyjnie, nie? Tak. Imigrantów. I teraz to, co Watykan nawołuje, to, aby właśnie kraje brały tych imigrantów. To jest po jego myśli. Tak samo pewna rzecz, dlaczego Watykan tak mocno jest za utworzeniem światowego rządu. To jest dokładnie ta sama agenda, którą mają Stany Zjednoczone. Jest wiele takich rzeczy, które dzieją się, wiele agend właśnie i Stanów Zjednoczonych, i Watykanu, które są wspólne, zastanawiająco się pokrywają ze sobą. I przy okazji tutaj uchodźcy. Dlaczego? Dlaczego tak robi? Dlaczego dopuszczać? Kto na tym zyska, że będzie destabilizacja polityczna i społeczna w Europie? Szymon tutaj w sumie bardzo dużo teraz opowiedział o to, o co nam chodzi, że imigranci mają doprowadzić właśnie do rozpadu istniejącego systemu społecznego, do destabilizacji kompletnej. I po co? Zauważ, co się stało po atakach z 2001 roku, z 11 września, kiedy został wprowadzony Patriot Act w Stanach Zjednoczonych. Tak. Na przykład, że w skrócie mówiąc, wygoogluj sobie, ale w skrócie mówiąc, my wyrzekamy się części swoich swobód, żebyście dali nam bezpieczeństwo, nie? Mhm. Mieszkańcy tak powiedzieli do rządu, że my może nie chcemy swojej wolności, ale byle byśmy czuli się bezpiecznie, byle byśmy nie czuli strachu. W Europie ludzie coraz częściej zaczynają się po prostu bać o swoje życie, bać wychodzić na ulicę, nie? Tak. Czy to ma czemuś służyć właśnie? No, myślę, że właśnie tego, bo z jednej strony mamy liberalne media, które mówią ciągle non-stop o tym, że tutaj tych uchodźców to trzeba przyjmować i brać ich do siebie i rozumieć. Wiecie, są gwałty, są morderstwa, są naprawdę straszne rzeczy się dzieją, a w mediach cisza w ogóle na ten temat, jest nic. Wszystko jest tuszowane. Nie ma tematu. Ludzie się, nie wiem, w Szwecji to już się boją wychodzić z domów. Coraz częściej. Powiedz coś, to zaczynasz tak, być powiedz coś, co już jest islamofobem, i tak dalej. No, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy mają tego dosyć, że się nic na ten temat nie robi, nic się z tym nie robi, nic się na ten temat nie mówi. Mają tego tak dosyć, że wychodzą na ulicę i zakładają policje obywatelskie i sami się zaczynają bronić. Czyli wiecie, jeszcze trochę zamachów właśnie i takich zatuszowanych, że niby nie musimy z tym nic zrobić i ludzie naprawdę wyjdą i zaczną po prostu strzelać do siebie. Ja nie mówię, że to teraz musi nastąpić, że może taki nie będzie scenariusz. Nie chcę tu malować czarnego scenariuszu, ale wszystko do tego dąży. Idziemy w tą stronę. Jeżeli coś się nie zmieni, to skończy się to właśnie prześladowaniami religijnymi. A co za tym idzie? Wprowadzeniem też jednego rządu, prawda? Jednego rządu na świecie. Tak, ale najpierw trzeba byłoby zdestabilizować tę sytuację. Tak. Najpierw trzeba ją zdestabilizować, aby potem móc wybawić ludzkość, tak? Tak jak wybawił nas Kościół z komunizmu, który z tego, co pogooglujcie sobie trochę, najprawdopodobniej sam wymyślił, równocześnie z faszyzmem. I go obalił, prawda? I go potem sam obalił. Stany z Rzymem razem obalił. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy wiecie, ale to nie Hitler napisał Mein Kampf, a jezuita. Także to, co widać na zewnątrz, nie zawsze jest tym, co jest. Tak naprawdę. To, co do nas dochodzi z mediów, jest tylko przetworzoną papką, jaką musimy dostać. I obecnie dzieje się niesamowita rzecz, ponieważ jest drugi obiekt informacji. I my mamy dostęp obecnie do informacji, które kiedyś, nie wiem, jakieś undergroundowe gazetki były rozpowszechniane. My możemy sobie wejść w internet i poszukać. Póki co internet jest wolny. I póki co. Dzięki temu mamy jeszcze dostęp do prawdziwego obrazu, nie? Jak to wszystko. Jeszcze trochę nas zamkną. Jeszcze trochę tak. Jeszcze trochę będziemy musieli się do Tora przenieść. Tak jest, do Darknetu. Darknetu i w Darknecie nadawać dla was, ale będziemy nadawać. Tak jest. W każdym razie media kłamią ogólnie rzecz biorąc. Tak. Między innymi ukazując przewagę Hillary, między innymi nad Trumpem, między innymi ukazując
To, jak ona jest uczciwa, jaka jest wspaniała, nieskazitelna, a Donald Trump jest taki, siaki, owaki, sami wiecie, jak media przedstawiają go. Tak, jako świniętego homofoba. No, mówią, że to Hitler drugi, nie? Tak, tak. Tak, chociaż wiecie, jeżeli, nie wiem, czy wy oglądaliście debaty, czy słuchaliście, co on ma do powiedzenia. No, ja obejrzałem te trzy debaty i patrzę w innych wiecach, co ma do powiedzenia. I to, co robią media, jest po prostu zwykłym kłamstwem. To jest kłamstwo i takie naciąganie tego, co jest. I teraz to wszystko do nas wchodzi, nie? Tak jest. No, myślę, że... Tak, myślę, że przejrzymy pewne takie fakty, które udało nam się znaleźć ostatnimi czasy, ponieważ sytuacja w Stanach jest bardzo gorąca. I odnośnie tego... kim jest właśnie Hillary Clinton. Zwłaszcza, że wybory tuż. Tak. Za parę dni dosłownie. Okej, więc tak, pierwsze co, debaty, o których już wspomniałem. Tak, trzy debaty. Trzy debaty i na każdych jednych oszukiwała. I mamy na to dowody. No, weźcie, możliwe, że wrzucimy nawet tutaj fragmenty. W każdym razie tak, w skrócie. Tak, jest sufler, to znaczy wykryto, że ma nadajnik z tyłu na plecach, zdjęcie. Jest takie zdjęcie, jakby miał, nie wiem, obcego pod żakietem. Tak, i kabel jakiś i pudełeczko, nie? I w uchu ma jakieś takie, w środku ucha ma taki jakby... Perełkę, tak, coś takiego, nie? Coś takiego. Tak. Wygląda jak wata w uchu, nie wiem. Tak, no jedno jest takie wideo, gdzie słychać, że ona się zacięła i nie może sobie przypomnieć, co dalej powiedzieć. I raptem słychać dozen. I ona dozen of people. I dalej leci. Tak jakby sufler jej podpowiedział. Tak. Nie wiadomo, ale jest to dziwne. Jest to naprawdę dziwne. Warto zobaczyć. No, nie wiadomo jak nie wiadomo. Wierzcie w co chcecie, ale jeżeli faktycznie kobieta mówi and the i to jest koniec, a tam nagle szybki taki szedł dozen. Nie? No, ona powtarza dozen tak dalej, no to coś mówi. Tak. To jest to zastanawiające, jest to naprawdę dziwny zbieg okoliczności. A oczywiście tutaj warto przypomnieć, że to wszystko, o czym teraz będziemy mówić, tego nie znajdziecie na oficjalnych kanałach, nie CNN czy tam nie. Czy i tak dalej. To, to media to zakopały już dawno. To jest zakopane, o tym nie ma mowy. Tym bardziej, że przykładowo CNN, o którym wspomniałeś, jest to zamieszane. Tak. Jak Wikileaks ujawniło, że Donna Brazile, to przypomnę, to jest kobieta, która była szefową kampanii demokratów, otrzymała z najzwyczajniej w świecie pytania od CNN. I Wikileaks ujawniło to i możecie sobie sami wejść na Wikileaks i znaleźć te maile, w których te pytania były. I piękna potem jest jej reakcja, kiedy potoka się jej pyta, czy dała, prawda, te pytania i tak dalej. I kiedy Donna Brazile zaczyna kluczyć, motać tam, że o żadnych pytaniach nie wiedziała. Ja jestem chrześcijanką, ja bym czegoś takiego nie zrobiła, nie? Ja chodzę do kościoła. A tamta jej tłumaczy reporterka, no ale przecież jest w tym mailu dokładnie napisane. A słuchaj, Szymon, a na przykład a propos tego też kolejna sprawa, to co dzisiaj nawet oglądaliśmy, o tym zanieczyszczeniu wody ołowiem, prawda? A tak, tak. No, też się okazało, że jedna tam kobieta została, nie wiem, czy wynajęta, czy co, żeby, może inaczej, że ona miała zadać pytanie o rury ołowiane przewodzące wodę pitną w swoim mieście. A to właśnie było jedno z tych pytań do Brazylii. To było jedno z tych pytań, tak. I następnego dnia, czytam przy najbliższej debacie, właśnie ta kobieta wstała i zadała to pytanie Hillary Clinton. Tak. I ona oczywiście już ma ułożone na pamięć, albo przez ucho idzie dokładnie odpowiedź na to pytanie. Możliwe, że przez ucho, a możliwe, że miała na kadce napisane, bo to jest kolejny z jej przekrętów, który mi się bardzo spodobał. Akurat to było na drugiej debacie, a na drugiej debacie ona nie mogła mieć telepromptera, o którym zaraz powiemy. Tak. Bo inne były te podia, które mieli. Tak, te były bardziej różnice. Nie mogli tam. Tak. Także oni w sumie stali, siedzieli na krzesłach
Także jeśli już, to gdzieś przez ucho. Albo po prostu bym miała pytania wcześniej. Ale ta pierwsza i trzecia debata, kiedy Hillary Clinton... I jest taki film, tak. I zamieścimy go, no. Myślę. Jest taki film, kiedy Hillary Clinton schodzi z podium, no. Prawda? Razem z Donaldem Trumpem. Pulpit Donalda Trumpa wygląda normalnie, no. I tak dalej. Po prostu schodzi, jak był, tak jest, prawda? I tak dalej. A pulpit Hillary Clinton widać wyraźnie, no normalnie widać wyraźnie, jak wygasa, prawda? W pewnym momencie jest taki mały prostokąt, który po prostu, kiedy ona schodzi, wygasa. Nie? A nie wiem, czy ty jeszcze widziałeś, bo w necie jest jeszcze inny film, w którym pokazuje, jak ona wchodzi. Tak. I jak wchodzi, on się zapala. On się zapala. I widać też podium Trumpa. I tam po prostu jest ciemno. Ale mówisz widać też. To wszystko widać z tej kamery z tyłu, bo kamera z przodu, od strony publiczności, uczestników debaty nic nie widzi. Tak. To było tylko jedno ujęcie i ktoś to znalazł. Ktoś to znalazł, dokładnie. Tak. I jest to naprawdę bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Jeszcze jak zwrócicie uwagę, ona cały czas, jak na debatach przemawia, to cały czas oczy na dół. Tak. Cały czas. Ona non-stop czyta. Nie potrafi jakby sama nic od siebie powiedzieć. Dziwne jest to trochę. Możemy pomyśleć, że z jednej strony to taki ma po prostu taką manierę, nie? Że patrzy w dół, no ale jeżeli ten teleprompter jej się zapalił, no to... Za dużo zbiegów okoliczności. Za dużo zbiegów okoliczności, no. 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 Tak, kolejna rzecz. Znaki do Lestera Holta na pierwszej debacie. Ile? 13 razy? O, było tego sporo. Trochę tego było. Co chwilę tak. I po jakichś 30 sekundach, minucie prowadzący właśnie Lester Holt przerywa Trumpowi i daje pałeczkę do Clintonowej, nie zadając nowego pytania, tylko po prostu dając jej możliwość odniesienia się. Zauważ, że tylko kiedy pytania były niewygodne dla Hillary. Ona wtedy ten swój gest wykonywała. Albo kiedy miała ułożoną kwestię na dany temat, tak, nie? Tak. Także wtedy, jest to ciekawe. Wtedy po pewnym czasie, no nie mógł od razu, bo było zbyt ewidentne, ale tak. po pewnym czasie właśnie, tak jak Szymon powiedział, prowadzący przerywał i po prostu dawał jej możliwość wypowiedzenia się na dany temat. Ona miała już gotowe wypowiedzi, jak powiedzieć, jak skończyć, jak zamknąć ten temat. Wymyślone kłamstwa po prostu, bo to wszystko idzie znaleźć i zbadać. Jejku, ta kobieta to jest marionetka. W czyichś rękach. I teraz wiecie, jeżeli prezydent wychodzi na debatę i nie mówi od siebie, no to trochę jest to, myślę, dziwne, no bo jednak głosuje się na człowieka. Tak. A nie na jakąś partię, która za nim stoi, tylko na człowieka, na tego danego człowieka. A żeby tylko partię, jakiś jeszcze większy układ sił. Tak. Ale to nie wszystko, co Hillary ponad... Pewnie, bo się rozgadujemy, bo temat jest rzeczywiście dość duży, jest ciekawy, a nie chciałbym, żebyśmy się skupiali tylko na tych kwestiach przekrętów, co sobie każdy może znaleźć, ale możemy trochę przedstawić. Ale o mailach słyszeliście na pewno. Maile Hillary Clinton, tak zwane. Tak, to naświetlam. Około 30 tysięcy maili skasowała, ponieważ trzymała maile na swoim serwerze prywatnym w piwnicy i to by nie było z tym żadnego problemu, bo każdy z nas może sobie zrobić serwer prywatny w piwnicy. Gdyby to nie były maile rządowe o charakterze poufnym, zastrzeżonym, czy tajne, czy ściśle tajne. I w tym momencie to jest mega narażenie bezpieczeństwa kraju. To jest... Tak, no więc ona, jak dochodzenie było, szybko niszczyli. Szybko zaczęła niszczyć te i usuwać te maile. No fakt, to dosyć spore wykroczenie, ale tam też miał swoje różne wykroczenia, ale... No wiesz, ale wiesz, jakie, nie? Tak, ale to chodzi, nie? Ale to nie wszystko. Jaka jest ranga tego? Tak. Ale to nie wszystko, oprócz tych poufnych maili, prawda? Czytamy, że nie tylko tam na ich serwerze znaleziono maile, tylko jeszcze u... Tak. I teraz słuchajcie, niedawno, to było około rok temu. Rok temu. Jakoś dziwnie tam ta sprawa ucichła po tajemniczej rozmowie z prokurator Billa Clintona. I raptem jest sprawa umorzona, i chociaż no byłoby to trochę dziwne, no ale dobra. Cały czas Hillary się tym właśnie broniła, że przecież tutaj FBI nie stwierdziło tutaj żadnego wykroczenia. Tak, dobra. Tak. Teraz niedawno. Co się niedawno stało? Na komputerze pana Weinera znaleziono te maile plus jeszcze mnóstwo innych. I teraz łącznie 650 tysięcy. 650 tysięcy maili znaleziono
w których właśnie są te maile Clintonowej. Tak. Kim jest właśnie ten... Winner, chyba się tak Winner, czy Winer tam. Chyba się czyta Winner, z tego Winner, co kojarzę. To jest mąż Humy Mamut Aberdeen, przepraszam za mój akcent słaby, która to jest muzułmanką, to pierwsze. I ciągle chodzi z Hillary. Tak. Znaczy chodziła, teraz to już chyba chodzi. Się bo za bardzo nie lubią. Nawet widzieliśmy, chyba był taki filmik, gdzie, albo sam widziałem, gdzie ona nawet była czasem suflerką, podpowiadała Hillary coś tam, jak ma się zachować, nie? I tak dalej, tak, co zrobić. Tak, oni cały czas razem, ona, ja nie wiem, czy ona też nie była przez jakiś czas właśnie szefową kampanii, może po tej Donie Brazylii, ja dokładnie nie pamiętam, w każdym razie Huma to jest bliska przyjaciółka Hillary. I prawie na każdym ujęciu z Hillary gdzieś Huma jest w okolicy, nie? Tak. I na dysku jej męża znaleziono właśnie. 650 tysięcy maili. Ty wiesz, ile to jest maili? 650 tysięcy? Ty ta kobieta chyba siedzi i pisze maile tylko. Naprawdę. Naprawdę. Tak. I teraz, co się okazuje, te maile naprawdę mocno obciążają Hillary. I obecnie jest wszczęte jeszcze raz postępowanie, czyli ta kobieta, jest toczony proces, postępowanie karne przeciwko Hillary, a ona cały czas startuje na prezydenta. Jeśli wygra i zostanie skazana, to się ułaskawi. Ma do tego prawo. To będzie wszystko w majestacie prawa. Że jako prezydent ułaskawić. Będzie mogła sama siebie ułaskawić. Tak jest, tak jest. Ale wiesz, Szymon, mailami to jest jedno tam, przekręty, no przekrętami, owszem i tak dalej, zdanie, pytań. Ale okazuje się, że co było, myślę, dużym szokiem, że Hillary Clinton i w ogóle jej fundacja i razem z małżonkiem mają dużo poważniejsze rzeczy. Tak. Załóżmy. Czyli NYPD, czyli New York Police Department, wykryło w tych mailach powiązania z kręgiem pedofilii. Ludźmi, którzy handlują młodymi dziewczętami i chłopcami. I Biorą pieniądze przy okazji i tak dalej. No wiadomo, że wykorzystanie seksualne też chodzi w grę, to jest oczywiste. I teraz ta rzecz może posadzić Hillary na całe życie w więzieniu. To już jest nie byle co, być zamieszanym w pedofilię. I wiesz, trochę mi się to nie mieści w głowie, że kandydat na prezydenta USA, obojętnie czy na USA, czy Polski, czy nie wiem, Kirgistanu, ale że jest zamieszany w coś takiego i wciąż on kandyduje na tego prezydenta i wciąż nie jest po prostu posadzony do paki. No. Dobra, ale idźmy dalej, bo to jest długa lista. Jest to jest początek. Tak. Tak, otóż wykryto właśnie powiązania z panem Jeffreyem Epsteinem. Epstein chyba się czyta jego nazwisko, który to jest takim pedofilem, który się przyznaje, że jest pedofilem. I on jest miliarder. On ma swój samolot o nazwie Lolita Express, w którym to wielkie szychy latają na wyspę. Na Haiti, jego wyspę, na której to ma po prostu niewolników seksualnych. I niewolnice, tak. I niewolnice seksualne. Wszystko nieletnie zresztą. Wszystko nieletnie. Letnie tak. Czy nieletnie, nieważne. To jest po prostu handel ludźmi i zniewolenie. Nie? Dokładnie. Teraz właśnie New York Police Department. Wykryli, że ona Hillary Clinton leciała 6 razy na tą wyspę. A jej małżonek, który lubił w Białym Domu sobie dogadzać ze stażystkami, leciał co najmniej 26 razy. 26 razy już podróżował tym Lolita Express, prawda? Po co? O. Tak. Oczywiście demokraci oczywiście wszystkie się wypierają, oskarżają Wikileaks i tak dalej. Oskarżają, że teraz FBI źle zrobiło, że dopiero teraz na 10 dni przed wyborami raptem, czy na 11 dni przed wyborami raptem, teraz takie rzeczy wyciągają. No? Jest wszystko oskarżanie. Te maile, które Wikileaks upubliczniło, no to oni mówili, że jak możecie się na w ogóle to czytać? Przecież one są nielegalnie zdobyte. Tak, pewnie Rosjanie wam je... O, tak. Czyli cały czas, wiecie, jest i kłamstwo, zakłamanie, hipokryzja non-stop. I zrzucanie winy na innego, pewnie. Tak. Hillary powiedziała sobie, że ona jest najbardziej przejrzystą kandydatką. Tak, nie? Tak dokładnie. Wszystko mówi, że jest czyściutko. As far as I know, I'm the most transparent candidate. No. Tak, i to jest właśnie to, że cały czas... W głównych mediach może i jest. Tak.
Bo o to chodzi. Oni mają media. Znaleziono w tym WikiLeaks, że Hillary ma dobre powiązane, dobrych znajomych wśród 65 dziennikarzy bardzo wysoko postawionych w Stanach Zjednoczonych. Wiesz, co jest najgorsze w takich sytuacjach zawsze, że jeżeli mówi się o takich sprawach, to ludzie często pukają się w głowę, patrzą na ciebie i mówią, że co ty wymyślasz, jaka panika, co ty w ogóle tutaj jakieś wyssane z palca i robią z ciebie ograniczonego jakiegoś świrniętego, tak jak robią z Donalda Trumpa na przykład. Dokładnie. Żonie jest po prostu... Ale wiesz, 64% Amerykanów nie wierzy mediom. Już nie wierzy mediom. Tak. W Polsce niestety jeszcze wierzymy mediom, Polacy. Także... Nie radzimy wierzyć. Nie radzimy, naprawdę. Lepiej już ten drugi obieg informacji. Tak. Ale media robią okropną robotę. Oczywiście, idąc dalej, nie? W tym, co... Tak, co tam przygotowaliśmy jeszcze na dzisiaj. Przygotowaliśmy, tak jest. Tak, czyli śledztwo również jest przeciwko fundacji Clintonów. Tak, toczy się cały czas. Śledztwo. Czyli toczą się dwa śledztwa, postępowania karne przeciwko Hillary. Mhm. Jedno odnośnie fundacji i jedno odnośnie po prostu jej osoby jako urzędnika państwowego. Clintonowie uprawiają, wiadomo, też lobbying, wiadomo, czyli w grę wchodziły duże sumy pieniędzy, żeby jakieś tam wygodne ustawy mogły przejść, nie? Tak. Prawa. I tu warto powiedzieć o krajach, które wspierają. Tak. Wspierały na przykład, nie wiem, Saudi Arabia, tak? Czyli Arabia Saudyjska, no. Tak. Czy różni właśnie biznesmeni, którzy za przemówienie, tak, płacili horrendalne sumy. Jakieś, wiecie, w setkach tysięcy dolarów za jedno przemówienie płacili. Mariusz Max-Kołonko podaje, że nawet do 750 tysięcy. Jakoś tak to było. Chodziło o dolarów. Za przemówienie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby ktoś słuchał tego, co kobieta ma coś do powiedzenia, która nawet sama nie potrafi nic powiedzieć, bo czyta z telepromptera wszystko. Albo słucha przez słuchawkę. Chodziło tylko o to, żeby, bo po tych wpłatach raptem jakieś ustawy przechodzą. Mhm. Nie? Tutaj jest kwestia, w sumie mnie to zastanawia cały czas i jakbyśmy tak się zastanowili, czemu Rosja, która powiedzmy sobie wprost jest cieniem dawnego imperium, mimo swoich górnolotnych zapowiedzi, to jednak to nie jest zbyt wielka siła w dzisiejszym świecie, w porównaniu ze Stanami przynajmniej, ale w każdym razie czemu ta Rosja, której w Europie między innymi Polska przy obecnych władzach się tak boi, czemu lider rosyjski jakoś większą sympatią darzy Donalda Trumpa niż Hillary Clinton. Oczywiście różne są teorie, tak. Że ich powiązań, prawda, biznesowych, tam nie wiem, czy nawet szukano u Trumpa jakichś tam korzeni. Znaczy tak, no bo Hillary oczywiście oskarża Trumpa, że on ma koneksję z Putinem i Putin jego w kampanię wspiera i to jest mapet Putina. I teraz to ciekawe. FBI zrobiło specjalne śledztwo, żeby się dowiedzieć, czy to jest prawda. I nie wykryli żadnych powiązań. Więc było to kolejne oszczerstwo, kolejne kłamstwo Hillary. Oszczerstwo kolejne i tak dalej. Może takie wrażenie nie odnieśli się, ale z media głównego nurtu cały czas tylko pokazują. Oszczerstwa na Donalda Trumpa, nie? I tak dalej. Ale wracając, czemu Rosja Putin mówi, że się dogada z Trumpem? No może dlatego, że widzi, że z tym człowiekiem da się dogadać, że to jest jakiś myślący człowiek, zdroworozsądkowy, który doszedł do czegoś swoimi rękoma, prawda? W dodatku jest politykiem, który zapowiada politykę silnej ręki, prawda? Nie autorytarną, ale politykę twardą, zdecydowaną. Make America Great Again, nie? Ich hasło brzmi tak dalej. Putinowi to się podoba, nie? Putinowi to się podoba i tak dalej. W tym mają punkty styczne. A Hillary to jest marionetka w cudzych rękach, po prostu, no. Tak. Już pomijając różnicę, tutaj też myślę, warto wspomnieć, tylko pomijając różnicę ogólnie między światopoglądem demokratycznym, a republikańskim. Demokraci to jest... Nie ma prostego przełożenia na europejski system polityczny, ale można powiedzieć, że demokraci często reprezentują bardziej lewicowe podejście. Czyli mówię w skrócie hasłami. Geje,
imigranci, socjal, prawda, i tak dalej, i tak dalej, brak... Podatki wysokie. Podatki i tak dalej. Republikanie na odwrót, to jest od pucyluta do milionera, to jest brak nielegalnej imigracji, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Coś ciekawe, republikanie zwykle jak do tej pory byli bardziej prochrześcijańscy. To ze skrzydła Republikan się wywodzi nowa amerykańska prawica na przykład i tak dalej. Demokraci byli bardziej liberalni do tej pory. Oboje są, i Hillary Clinton, i Donald Trump są w podobnym wieku. Jeżeli dobrze pamiętam, Hillary ma 69, Trump ma 70 lat. No, 70 parę ponad, ale generalnie tak. Tak, są zbliżeni. Czyli wiekowi trochę. Ale ich stan jest zupełnie różny. Trump jednak cały czas wygląda na młodszego, promieniuje jakąś siłą, energią. Hillary Clinton, co się z nią dzieje? Ludzie, co się z nią dzieje? Kiedy ona nie może wejść do samochodu normalnie, bo po prostu się potyka, gubi but przy tym na ulicy. Tak. Bo tak było, nie? Tak, czy napady kaszlu, czy jakiegoś niekontrolowany śmiech. Po kilka minut te napady kaszlu, nie tak, że... Czy takie pewne... Nie, jest takie wideo, gdzie pokazuje, gdzie ona tak raptem zaczyna jakieś takie konwulsje dziwne wchodzi. Jest tego trochę w sumie, to nie jest jeden, jest tego więcej. Więc tych zastrzeżeń odnośnie jej zdrowia naprawdę jest dość dużo. Co jest bardzo niepokojące. Gdyby Hillary Clinton została wybrana na prezydentową, bo zgodnie z poprawnością polityczną trzeba odmieniać, nie? Na prezydentową, mogłaby w krótkim czasie po prostu odejść z tego padału ziemskiego. Kto by wtedy został prezydentem? Jej wiceprezydent. Tak. Który też jest marionetką. Ale czekaj. Nie wiem, czy ja kiedyś spojrzałem, widziałem kogo ona, bo ona ma już kandydatów na wiceprezydentów. Wiecie, kto tam jest? To długa ta lista jest? Jest dość długa, bo to wygląda jak lista do licytacji. Kto bierze udział w licytacji. Tak to wygląda. I są tam takie nazwiska jak, nie wiem, Bill Gates. Są takie nazwiska jak obecny szef Apple'a, przypomnij mi, pamiętasz? Też nie pamiętam. Apple'a niezbyt lubię, więc. Tak, także. Tak. Ale w każdym razie. Tak, sami milionerzy, miliarderzy. No, a gdzieś tam na dole, na samym końcu, gdzieś jakiś polityk był jeden. No właśnie. Także jest to też ciekawa sprawa. Czyli, bo ja myślę, że ta kobieta nie da rady wytrzymać jako prezydent. Ona obecnie ledwo co stoi na nogach. Ona jest sztucznie podtrzymywana, żeby wytrzymała te 2 godziny debaty. Czy ona naprawdę chciałaby się w to bawić? Może po prostu chce, żeby ją wybrano, żeby mogła się ułaskawić i przekazać pałeczkę komuś innemu. Wiceprezydenta. Tak jest, komuś. Wiceprezydentowi. Zgarnąć mnóstwo kasy na emeryturę i już. Mieć spokój. Tak jest. Co ciekawe, jest udowodnione, że... Ale to jest taka hipoteza. Tak. Nie wiadomo. Jest udowodnione, że na przykład Hillary wynajmowała ludzi, żeby zakłócali porządek. Tak. Jest to udowodnione, że wynajmowała ludzi nie do końca zgodnych, którzy mieli nie do końca po kolei w głowie, aby przychodzili na wiece Trumpa i robili tam rozruchy. Mhm. I potem media oczywiście polowały na tę sytuację i było pokazane, że wiece Trumpa to właśnie rozboje, to agresja. Nie? Tak. I potem dopiero wyszło, że ona wynajmowała, demokraci wynajmowali tych ludzi. W ogóle to jest niesamowite. W Stanach obecnie, jeżeli powiesz, że jesteś za Hillary Clinton, no spoko, okej, fajnie. Tak. Ale powiedz, że jesteś za Donaldem Trumpem. Świr, jakiś homofob, w ogóle masakra, nie? Tak, ale to dlatego, że ludzie wyłączyli myślenie. Ludzie przestali myśleć samodzielnie. Mhm. To, co dała im Biblia i właśnie protestantyzm, myślenie samodzielnie, oni to zostawili na rzecz, nie wiem, amerykańskiego stylu życia. Jedzenie, jak ci się podoba, alkohol, jak chcesz, narkotyki, TV non-stop, zero jakby odpowiedzialności za życie, za siebie samego i za społeczeństwo. I odmóżdżenie totalne. Totalne odmóżdżenie. Kiedy jeszcze przed aferą z mailami publikowano sondaże, to Hillary miała kilka punktów procentowych przewagi nad Trumpem, prawda? Teraz, kiedy wyszła ta afera z mailami, kiedy wyszła afera z przestępstwami seksualnymi i tak dalej, to podobno, zależy od szacownego sondażu, ale podobno ma przewagę tam procent czy dwóch i wszyscy mówią, że ta przewaga Hillary stopniała nad Trumpem, ale wciąż jest. Bzdura. Tak, to jest bzdura. Bzdura. Ty myślisz, że po takim skandalu ludzie naprawdę chcą dalej głosować na Hillary?
Tak. Nie, spójrz na niezależne sondaże, co mówią, prawda? To prowadzi nas do czegoś jeszcze więcej. Wybory mogą być sfałszowane. Sądy są najprawdopodobniej sfałszowane i to WikiLeaks również objawia. I teraz zauważ, wypowiedź Donalda Trumpa, za którą powieszono na nim psy niesamowicie nawet w Polsce, to, że kiedy zapytano go, czy zaakceptuje wynik wyborów, on powiedział, że zobaczy. Zastanowię się. Wszyscy powiedzieli, że świr, że czubek, przepraszam, że świr i tak dalej. No. A tymczasem wygląda na to, że on wie, co się dzieje. On wie, co jest grane. Co jest grane po prostu i wie, że te wybory mogą być sfałszowane, bo Hillary traci na łeb, na szyję względem. I tutaj wystarczy zobaczyć, ile ludzi przychodzi na wiece wyborcze Hillary, gdzie tam dosłownie jest garstka ludzi, a ile przychodzi do Trumpa. Szymon dziś mi powiedział, że podobno 25 tysięcy tylko sprzedano. FBI dało limit. Tak, dało limit Trumpowi. Ludzi, którzy mogą przyjść na jego wiec, i ludzie byli rozwścieczeni, bo to tylko 25 tysięcy. Tylko 25 tysięcy chciało poprzeć. Tego jeszcze nigdy nie było. Przepraszam, może kiedyś było, ale od wielu, wielu lat czegoś takiego nie było. Ludzie przestali chodzić na wiece, na jakieś spotkania, na różne wykłady. Tak. Czy jak teraz się w kościele organizuje wykłady ewangelizacyjne, to nikt nie przychodzi. No. Ludzie przestali wychodzić z domów. A tutaj dziesiątki tysięcy ludzi chcą przyjść. Ale spójrz na sondaże, no Hillary prowadzi wciąż i tak dalej. Tak. No. Tak. Na Trumpa nikt nie głosuje, a jeżeli już to homofobii, prawda? Ale po co? Po co mieliby fałszować sondaże? Już po to, że my jesteśmy stworzeniami stadnymi. I teraz jako stadne stworzenia nikt nie lubi być inny. Ludzie nie lubią iść pod prąd. I teraz robią to, co robi społeczeństwo wokół nich. A jeżeli twoje społeczeństwo to telewizor i ci ludzie, te głowy gadające w telewizorze, to zrobisz to, co oni. Bo będzie ci jakby podświadomie głupio zrobić coś innego. Tak. I o to tu chodzi. Czemu miałbyś być inny niż reszta, nie? Ja chcę robić to, co mój sąsiad i tak dalej, więc... No. Takie jest myślenie. Wiele ludzi się nie interesuje polityką i po prostu pójdzie, a wszyscy dają na Hillary, to ja też. Z drugiej strony nagonka na Donalda Trumpa. No to na tego świra to nie było. Tak, że na tego świra nie, no to Hillary też jest zła, ale już lepiej zagłosuję na Hillary niż na Donalda, nie? Też jest takie podejście. Tu chcę powiedzieć jedną myśl, którą Szymonowi dziś mówiłem, zresztą on też o tym powiedział. Mianowicie to, że mimo tego, co powiedzieliśmy przed chwilą o Hillary Clinton, Donald Trump też nie jest najlepszym kandydatem. No nie, oczywiście. To nie jest tak, że my jesteśmy agitatorami na usługach Donalda Trumpa, nie w żadnym razie. Bo on tak samo w swoich niektórych wypowiedziach ma takie elementy no dość niepokojące, nie? W swoim zachowaniu i tak dalej, w swoim podejściu do kościoła, chociażby to, że jest republikaninem, to już jest troszkę takie no... Bo jednak republikanie najbardziej do tego ekumenizmu. Tak, tak. Gdzieś tam i do tego, żeby kościół był połączony z demokraci teraz to już się tak tam u nich pomieszało, nie? Ale republikanie chcą tego łączenia kościoła z polityką. Chociaż Trump nigdy od siebie tak nie dał takiej wypowiedzi, że ustawy kościelne powinny być ustawami państwowymi. Więc, no nie. Ale jednak z ramienia republikanów startuje. Nowa amerykańska prawica jednak wywodzi się ze skrzydła republikanów. Breaking news. Tak, a więc jeszcze troszkę zrobiliśmy mały research odnośnie Trumpa. Tak. Żeby tutaj dać dla ekwilibrium trochę informacji. Otóż okazało się, że to wszystko to jest jedna wielka masakra. Co się dzieje? Tak jest. Chociaż mówiliśmy ostatnio, że wcale nie popieramy Trumpa, ale teraz mamy parę szczegółów, które jeszcze bardziej również jego pogrążają. No tak, także w sumie nie ma jakichś takich faktów, które by teraz coś tam on zrobił albo tego typu sprawy, ale fakt, gdzie otrzymał swoją edukację, jest dość istotny. Tak jest. Donald Trump studiował w uczelniach jezuistycznych. Dokładnie. Pierwsze 2 lata studiował na Fordham University. To jest typowa jezuicka uczelnia, a kolejne 2 University of Pennsylvania. Tak jest. Dlatego już w sumie pomijając to, że swoje dzieci też posłał do szkoły. Tak, dzieci swoje, dwójkę posłał też do University of Pennsylvania, a jednego Eryka do Fordham. Tak.
każdym razie... Do Georgetown. Do Georgetown University. Też jezuicki. W każdym razie, co chcemy powiedzieć? Chcemy powiedzieć wam coś takiego. Może siły różne tam świeckie, powiedzmy masoneria i tak dalej, różne związki bogaczy, może są za Hillary Clinton, chcą, żeby ona wygrała. Ale stawiamy tezę, że Kościołowi Rzymskiemu jest wszystko naprawdę, wszystko jedno, kto wygra, bo to i tak będzie ich człowiek. Obejmie czy Hillary Clinton, będą sterowane. Czy będzie Donald Trump, to i tak będzie marionetka w rękach Kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego czas się kończy. No właśnie. Także cieszymy się, że mogliśmy jeszcze nagrać te tak jest. Breaking News, bo uciekam. Jest to dość istotne. A teraz właśnie teraz już się tam spieszę. Na razie. Tak jest, na razie. Cześć. Okej. Okay. Tak. Pytanie konkursowe brzmi następująco. Jakie odniesienia do Boga Biblii, tak? Znajdują się w Konstytucji Stanów Zjednoczonych? Tak jest. Nie musisz wypełnić wszystkich pokazać. Pokaż parę. Mhm. Znajdź parę w Konstytucji Stanów. Jeżeli w ogóle są. Jeżeli są, oczywiście. No, tak. I do wygrania. Do wygrania jest książka, która opisuje właśnie między innymi historię Stanów Zjednoczonych, historię też papieństwa, Kościoła Rzymskiego i historię tych dwóch potęg razem, jak to wszystko będzie. W kontekście proroctw Pisma Świętego. Tak jest. Która pokazuje niesamowicie, jak wszystko się wypełnia. To, co my pokazaliśmy, jest tylko takim dzisiaj takim poruszaniem się po powierzchni proroctw, po powierzchni Biblii. Dzisiejszy odcinek bardzo polityczny, to chyba jedyny taki w Cieniach Przyszłości. Ale ja może powiem na wyrost, ale nie ostatni. Chcielibyśmy też więcej, tak jak mówiliśmy we wstępie do Nowych Cieni, więcej poruszać też tematu właśnie związanego z polityką. Powiemy też coś więcej o kryzysie, nie w kolejnym odcinku, tylko w jednym z następnych. Imigracyjnym, O kryzysie imigracyjnym. I jeszcze jedno bym chciał wprowadzić, mianowicie to, że przyznamy dwie pierwsze nagrody. Dlatego kto pierwszy przyśle prawidłową odpowiedź i dla drugiego... To najlepszą odpowiedź. Tak. I dla drugiej osoby tak samo, żebyście się nie zniechęcali, że ktoś przysłał, a drugi powiedzmy na podcaście później wysłuchał i na przykład już nie zdążył. Ma jeszcze szansę. Dwie nagrody wyślemy główne. Dobra, to były Nowe Cienie Przyszłości. Ja jestem Szymon. Ja jestem Michał. Cześć. Cześć.